Młoda mama natychmiast zawiadomiła pogotowie ratunkowe, gdy znalazła nieprzytomną córeczkę leżącą w łóżeczku. Niestety, życia dziewczynki nie udało się uratować. Rok po wielkiej tragedii na jaw wyszła prawda, której nikt nawet nie mógł sobie wyobrazić. Nie mieści się w głowie. Każda mama jest w stanie zrobić dla swojego dziecka wszystko, nawet oddać życie. Tym trudniej słucha się historii, w których rodzice okazują się bezradni i przychodzi im tylko patrzeć, jak dziecko opuszcza ich na dobre. Niestety, tak też było i tym razem, ale finał całego dramatu okazał się zupełnie inny, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Mama znalazła nieprzytomną córkę. Rok po śmierci dziecka na jaw wyszła koszmarna prawda w lipcu 2016 roku. Jak przytacza portal Fakt, 29-letnia Stephanie Smith Zathen z Alabamy weszła do pokoju swojej 4-letniej córeczki, gdzie zastała ją leżącą nieprzytomną między ścianą a łóżeczkiem. Natychmiast zawiadomiła pogotowie, ale przybyli na miejsce ratownicy stwierdzili zgon. Rodzina domagała się przeprowadzenia sekcji zwłok, jednak badanie nie pozwoliło lekarzom ustalić, co było przyczyną śmierci. Przyczyna zgonu pozostała więc tajemnicą, a zrozpaczona matka przez okrągły rok publikowała w sieci zdjęcia małej Zadie w ręce oper, wyrażając swój żal i tęsknotę za córką. Kobieta nie mogła pogodzić się z jej odejściem. W międzyczasie nadal trwało śledztwo, w którym starano się odkryć prawdę o zdarzeniach z feralnego dnia. Po wielu miesiącach wszyscy byli wręcz pewni, że dochodzenie niebawem zostanie umorzone. Dwa. Koronawirus na weselu. Aż 600 osób objętych kwarantanną, jest mocny komentarz inspektora sanitarnego 3. Zupełnie niespodziewanie, rok po śmierci dziecka, na komisariacie zjawiła się Stephanie Smith, wyznając coś porażającego. Przyznała wówczas, że to ona zabiła 4-latkę, przytrzymując na jej twarzy poduszkę, gdy ta spała. Wyjawiła również, że cierpi na problemy psychiczne, a w tamtym czasie nie brała leków. Te informacje potwierdzili krewni kobiety. Ostatecznie morderczyni została skazana na dożywocie z możliwością wcześniejszego opuszczenia więzienia. Źródło: Fakt.